Witam w Krakowie. Tutaj na Trakcie Królewskim u stóp Wawelu mieści się Kościół Świętego Marcina, dom krakowskich ewangelików. Zapraszam, to jest także mój dom. Jestem redaktorką naczelną Gazety Parafialnej Ewangelicy w Krakowie. Prowadzę również portal parafii na Facebooku. Jestem inicjatorką tego portalu i jego moderatorką. Chyba to, co mnie najbardziej ujęło w kościele luterańskim, to to, że mogę zanurzyć się tutaj w wierze i w teologii, rozważanej nie tylko z ambony, ale również w naszym parafialnym gronie. I rzecz druga, że nie muszę siedzieć w ławce, że istotne jest to, żebym mogła coś dać od siebie. Kościół ewangelicki jest prawdopodobnie jednym z pierwszych budynków sakralnych, które widziałem w życiu, ponieważ z balkonu mieszkania, w którym się wychowywałem, widać właśnie ten kościół. To jest miejsce, w którym zagrałem pierwszy koncert na koniec szkoły średniej w 1995 roku. To jest wreszcie miejsce, w którym pracują i aktywnie działają moi koledzy i przyjaciele od dzieciństwa aż po dziś dzień. Ewangelicki Kościół krakowski jest dla mnie, można powiedzieć, domem. Przez 30 lat wykonałem tutaj kilkasetek koncertów. Oprócz tego jestem też członkiem parafii ewangelickiej Świętego Marcina. Kościół Ewangelicki Świętego Marcina, parafia ewangelicko-augsburska, jest dla mnie miejscem, w którym mogę śpiewać, wykonywać muzykę ewangelicką. Miejscem bardzo otwartym pod względem prezentowania właśnie muzyki luterańskiej. Jest to też dla mnie miejsce, w którym przychodzę się regularnie modlić, w którym uczestniczę w nabożeństwach jako czynna ewangeliczka. Miejsce bardzo otwarte i miejsce, które skłania do rozwoju własnej wiary. Do ewangelicyzmu, oprócz muzyki ewangelickiej, zachęciła mnie przede wszystkim postawa społeczna kościołów ewangelickich zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej, ale nie tylko kościołów luterańskich, tak samo kościołów reformowanych. Kościoły luterańskie na świecie są zaangażowane w obronę praw człowieka, w dialog międzyreligijny. I to były moim zdaniem chyba takie dwa najmocniejsze impulsy, które spowodowały, że po przyjeździe na studia do Krakowa zacząłem odwiedzać tutejszą parafię ewangelicką i zacząłem się angażować w życie parafialne. St. Martin's Church on Grodzka Street in Kraków is a very warm and welcoming place for people no matter where they're from in the world. Я принадлежу костёлу Святого Мартина. В этом костёле я чувствую себя очень хорошо. Здесь все взрослые и дети чувствуют себя как дома. Ich gehöre zur St. Martinskirche in Krakau. Hier fühle ich mich wohl und hier bin ich zu Hause.
Kościół świętego Marcina jest dla mnie miejscem spotkania z żywym Bogiem. W Jego słowie, w Jego sakramentach i w relacji z drugim człowiekiem. Parafia Ewangelicka w Krakowie prowadzi też duszpasterstwo dla osób, które są poszukujące. Jesteśmy otwarci na każdą osobę, która chce należeć do naszej parafii, chce być częścią naszej społeczności. W tym kościele miłuje się Jezusa Chrystusa. I po prostu chciałam okazać wdzięczność. Tutaj akurat w tym kościele za wszelkie łaski, jakimi mnie obdarzył.